Dobra, mamy monitor. Monitor HP znaleziony jakiś czas temu. Monitor stoi już i czeka u nas dość długo. Dopiero teraz przyszła kolej na zajęcie się nim. To jest monitor jeszcze z jakimiś numerkami seryjnymi. No, pozbyty się, no bo stary, wiadomo. Jaki rocznik to teraz nie widzę chyba. W sumie 2008. Aha. Nie, no to nawet nie jest taki stary, ostatnio był z 2005. No. No ale czasami komuś takie potrzebne do wyświetlania czegokolwiek, konsoli Linuxa czy cokolwiek w tym stylu. No i sprawdzimy, czy działa. Kabel jest podłączony. Będziemy... Nie, nie jest jeszcze podłączony. Tu, no już z jednej strony już podłączony, tak, a tutaj teraz z drugiej. Rady. Wtedy lepiej działają, jak są z dwóch podłączone, prawda? To nie będzie bezprzewodowy kabel, tylko podłączymy kablem przewodowym. No i teraz jeszcze... Teraz podpinamy do prądu. Tak. Wtyczka do gniazdka. Świeci. O, i o proszę. O, od razu łoży. Auto adjustment. No proszę. Działa, działa. Jeszcze zgaszę tylko lampkę. O, żeby było. Ustawimy sobie... nie duplikowanie, tylko rozszerzenie ekranu, wtedy pełnię obczajmy. No jest i spoko. Brudny, ale... Jest brudny, ale nie widać, żeby miał jakiekolwiek uwalone pikselki. To tak chyba. Jest tam, ta kreska taka? Pewnie brudna. A nie, coś tam jest w środku. Dobra, jakiś ma artefakt. Chyba, że się da wytrzeć. Ciężko powiedzieć, zobaczymy. Jak się da wytrzeć, to... Jego, napiszemy, to napiszę w poście. Jego tylko tak trochę przetarłem, bo był zakurzony, ale... Ale działa. Zobaczmy. Kurde, zawsze się odpala. Nie w tej stronie, co potrzeba. Ustawienia ekranu. Popatrzmy, co za cudo. Nie wiem, czemu Windows uważa, że wszyscy podłączają monitor z prawej strony. A ja zawsze podłączam z lewej akurat i jest zawsze problem. Co my mamy? 1280x1024, czyli 4x3 Full HD chyba to jest, co nie? 1200 albo HD. No dobra, ale no spoko, kwadrat czasami potrzebny. Lepiej na takim się czyta dokumenty, jak jest bardziej w pionie. Dobra, działa. No co tu więcej? Nie leci dym. A co ma tam? Menu jakieś? Zobaczę jeszcze, czy przyciski. O proszę, przyciski działają. Language. O, można ustawić sobie language cancel. Nie ma klingońskiego, więc kupa. Pewnie, wiadomo. Nie ma też polskiego. O, 60 Hz w tej chwili ciągnie. Ale git, działa. Dobra. Menu. Tak, wszystkie przyciski są ok. Zgaszenie. Widać, że rzeczywiście jest taki niezaczysty. No, słabo łapie kontrast ten obiektyw. No, dzięki też. Czyli wygląda na sprawny. Żadna piksela nie świeci głupio. Poza tylko tym jakimś artefaktem, taka kreska tutaj. No, pokaż się. Kurde. Ten obiektyw coś słabo łapie. No, taka kreska tu. No. Kropki. Krótki update zeszło, czyli to było jednak dość intensywnie zabrudzone, że się nie dało zdrapać. No, optym ostrość. Ale zeszło, czyli okej, matryca nie zepsuta.